Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu panią Annę Prus-Świątek, która jest zastępcą dyrektora do spraw ewidencji i kontroli zbiorów. I w tym miejscu właśnie poproszę o oklaski. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył bardzo ważnej sprawy, którą żyje muzeum. Mianowicie będziemy mówić o artefaktach z naszych zbiorów, które były utracone, a zostały odzyskane. Życzę Państwu miłego wieczoru i oddaję głos Pani Dyrektor. Dzień dobry. Ja jeszcze raz się przywitam. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że przez tą godzinę, być może półtorej, będziecie Państwo oglądali całą prezentację i mój wykład z dużym zainteresowaniem. To ogromna sprawa, którą żyło muzeum w pewnym okresie. Potem troszeczkę sprawa przycichła. No i teraz myślę, że nadszedł czas na wyciągnięcie pewnych faktów i omówienie całej sprawy, żeby, myślę, że uciąć pewne niedomówienia i pokazać ten temat od naszej strony, jaki jest on dla nas bolesny, jaki jest dla nas trudny, ale pokazać też ogrom pracy, jaki został włożony w to, by to przedsięwzięcie miało dziś taki wymiar, taki charakter. I to pracy nie tylko i wyłącznie muzealników, ale również wypracowania pewnych metod, pewnego układu, współpracy z prokuraturą okręgową w Bydgoszczy oraz z organami ścigania. Mam tutaj na myśli Komendę Wojewódzką Policji, Wydział Kryminalny oraz Komendę Miejską, która również swoimi funkcjonariuszami pewne działania wspierała. Plansza, którą Państwo widzicie, to plansza startowa, na której umieściłam jedną z prac. Jest to praca Józefa Pieniążka, ta oczywiście barwna, która została odzyskana i jest stratą wojenną naszego muzeum. Jak Państwo możecie zobaczyć obok, jest zamieszczona fotografia przedstawiająca Leona Wyczółkowskiego, czyli naszego patrona, w takiej samej życiowej sytuacji, jaka jest przedstawiona na pracy barwnej. Momencik. Jak już powiedziałam na wstępie, cała procedura trwała aż 2 lata, bo rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku i zakończyła się w grudniu 2021 roku. Użyłam tutaj takiego skrótu myślowego, mówiąc, że prowadzone przez prokuraturę okręgową w Bydgoszczy, ale wiadomo, że to jest prowadzone przez jedną osobę. Ta cała sprawa była koordynowana przez zastępcę prokuratora okręgowego, panią Wioletę Głowacką, która również jest dzisiaj obecna z nami na sali, ze względu na to, że jako koordynator miała główne dowodzenie w całej tej sprawie. Druga instytucja, która z nami współpracowała, to była Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Kryminalny. I tutaj z ramienia komendy osobą, która koordynowała całe przedsięwzięcie, był pan Artur Nowacki, również jest obecny na sali. Natomiast z ramienia muzeum byłam koordynatorem całej sprawy ja. A z ramienia ministerstwa, po prostu różne osoby, które zajmowały się różnego rodzaju zabytkami, które były po prostu przez konkretnych biegłych opiniowane. Całą prezentację podzieliłam sobie jakby na 3 bloki tematyczne i tak jak Państwo widzicie, tym wytłuszczonym drukiem są one jakby opisane, przedstawione. Czyli w pierwszej kolejności będziemy mówili o obiektach, które zostały uznane za straty wojenne i w inwentarzach bądź materiałach źródłowych, z których korzystaliśmy, były odnotowane, że zostały trwale zniszczone. Przede wszystkim chodzi tutaj o spalenie tych obiektów w momencie, kiedy one zostały dyslokowane w 1943 roku. Druga część prezentacji będzie dotyczyła archiwaliów, wydawnictw, fotografii bądź obiektów, które noszą znamiona własnościowe,
wytłumaczę później, co uznawaliśmy za znamiona własnościowe i to będzie takie trochę wytłumaczenie prawne ze względu na to, że wiadomo, no musi być to poparte obowiązującym prawem. Natomiast ostatnia część, ta taka dla nas najbardziej bolesna, to obiekty, które zostały po prostu przywłaszczone, a ich miejscem było muzeum i powinny do tego muzeum powrócić. Mam tutaj na myśli bardzo dużą ilość dokumentów, ale no niestety również i obiekty, które były obiektami archeologicznymi, obiektami z zakresu malarstwa, rzemiosła artystycznego, czy też meble, które powinny być w muzeum, a tak naprawdę zmieniły, powiedzmy, po zwiezieniu do Bydgoszczy swojego właściciela. Z jakich korzystaliśmy źródeł? Chciałabym Państwu tylko powiedzieć, że przede wszystkim zespół, który tworzył jakby całą ekipę badającą, to jest sztab prawie 30 ludzi, ponieważ w skład tego zespołu, tak jak już wymieniłam, wchodziło 3 koordynatorów, natomiast do zespołu dołączyły również osoby z działu ewidencji zbiorów, obecnego działu ewidencji zbiorów, wówczas nazywało się działem inwentaryzacji zbiorów. Z tamtej ekipy wówczas pracowała pani Anna Kaszubowska, pani Monika Leśniak-Skocka, pani Monika Poła oraz pan Wojciech Woźniak, który wykonywał całą dokumentację fotograficzną. Z ramienia komendy nie jestem w stanie Państwu wymienić ilości funkcjonariuszy, którzy brali udział w tym całym postępowaniu, ale tak jak powiedziałam, całą tą częścią tutaj koordynował pan Artur Nowacki, natomiast pani prokurator cały czas nad nami czuwała. Jeżeli chodzi o materiał źródłowy, pozyskiwaliśmy go z różnych miejsc, między innymi z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, z naszego Archiwum Zakładowego, z dokumentów, które są zachowane w oryginałach w dziale inwentarzy oraz z archiwów prywatnych, bądź też z różnych bibliotek, łącznie z biblioteką tutaj naszą muzealną, czy też biblioteką wojewódzką oraz z materiałów, które były pozyskiwane w różnych częściach Polski, nawet w Poznaniu, Krakowie, czy też Warszawie. Dokument, który Państwo widzicie na tej prezentacji, to jest przekazanie w depozyt 38 obiektów przez Franciszkę Wyczółkowską dokładnie 16 sierpnia 1939 roku. Należy pamiętać, że muzea w okresie krótko przed wybuchem wojny były traktowane jako instytucje, które są najbardziej wiarygodnymi instytucjami dla ewentualnego przechowania zbiorów. Polityka Rzeszy skupiała się przede wszystkim na tym, że obiekty, które były, no powiedzmy, w gestii zainteresowania samego Adolfa Hitlera, miały wypełnić jedno z największych przygotowywanych przez niego muzeów. I dlaczego do tego się odnoszę? Odnoszę się do tego, ponieważ w październiku 1939 roku do administracji zostało skierowane pismo mówiące o tym, że należy zachować kolekcję Leona Wyczółkowskiego, dlatego że był znanym malarzem i była taka informacja, że Führer nawet w swoich zbiorach prywatnych miał pracę Wyczółkowskiego na ścianie. W związku z czym można powiedzieć, że nasze bydgoskie muzeum było bardzo przychylnie traktowane przez Niemców i będzie to widoczne w momencie, kiedy będę Państwu przedstawiała w skrócie rozbudowę kolekcji w tym okresie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zapoznać się z większą ilością informacji, to odsyłam i polecam. Do nabycia jest książka autorstwa kolegi, pracownika działu historii, która została wydana z okazji stulecia muzeum. Obchodziliśmy je raptem niedawno, bo we wrześniu 2023 roku mieliśmy 100 lat.
No tak to właśnie jest, stres. W związku z czym polecam, ponieważ jest tam pełen rozdział mówiący zarówno o rozbudowie kolekcji w okresie wojny, jak i o dyslokacji, jak i późniejszym zwiezieniu tej kolekcji. Natomiast nie ma poruszenia właśnie tej sprawy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. To zostawiliśmy troszeczkę jeszcze na dopracowanie i na późniejszy czas. Straty wojenne. Powiem Państwu tak. Cała sprawa rozpoczęła się w 2019 roku. Kiedy odebrałam telefon od funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej, że prawdopodobnie są w posiadaniu informacji o miejscu pobytu, o stracie wojennej naszego muzeum, no to towarzyszyła mi duża radość. Ze względu na to, że w 2018 roku oddaliśmy do użytku, aby zwiększyć troszeczkę świadomość wszystkich no mieszkańców tutaj lokalnych Bydgoszczy o naszych stratach wojennych, a są dosyć spore. Na dzień dzisiejszy na naszej lokalnej stronie, którą właśnie w 2018 roku oddawaliśmy do użytku, jest około 1000 strat zarejestrowanych. Natomiast szacujemy docelowo, że może jest ich około 2000. Bardzo wiele z tych strat jest zawieszonych na ogólnopolskiej liście prowadzonej przez Ministerstwo Kultury ze względu na to, że staramy się na bieżąco uzupełniać informacje na tej stronie. Natomiast na naszej stronie dodatkowo publikujemy jeszcze różnego rodzaju informacje mówiące o stratach wojennych, bądź artykuły, bądź uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, czyli jakby można powiedzieć pracę zespołu, ponieważ zespół do badania strat wojennych istnieje, pracuje i prężnie działa. Niewątpliwie to uczucie radości bardzo szybko mi przeszło. W momencie, kiedy dowiedziałam się, w którym miejscu praca została znaleziona. Mianowicie, no nie da się opowiedzieć tej sprawy bez wymienienia niestety kilku nazwisk, które są związane z historią naszego muzeum. Mianowicie jest to pan Kazimierz Borucki, który był pracownikiem naszej instytucji od 1923 roku, czyli od momentu powstania. Przeszedł każdy szczebel kariery, który był możliwy, od momentu zostania konserwatorem, kustoszem, praktycznie pełnił każdą rolę w naszym muzeum, ponieważ ze względów wiadomo kadrowych w tamtym okresie, okresie wojennym, a szczególnie właśnie w 1941-1943 roku nasze muzeum liczyło tylko dwie osoby, mianowicie dyrektora i właśnie pana Kazimierza Boruckiego. Kazimierz Borucki w 1946 roku zostaje dyrektorem instytucji i rządzi w instytucji do 1965. W międzyczasie, bo mianowicie w roku 1948, przyjmuje do pracy swoją córkę, panią Aurelię Borucką, później Nowicką, ze względu na wyjście za mąż. I pani Aurelia no, pełni funkcję kierownika działu sztuki do roku 1991, natomiast w 1991 do roku 1995 zostaje dyrektorem naszej instytucji. Ważne nazwisko, które należy również tutaj wymienić, jest to nazwisko Konrada Kotte, doktora Konrada Kotte, ponieważ doktor Konrad de Kotte też jest związany z naszą instytucją bardzo długo, można powiedzieć, że od zarania zbiorów. Ze względu na to, że początkowo pełnił on funkcję Bydgoskiego Towarzystwa Nadnoteckiego, które gromadziło zbiory przede wszystkim archeologiczne i te zbiory archeologiczne w części, ponieważ w roku 1919, kiedy istniała już wizja, że Bydgoszcz będzie wracała do macierzy, Kotte podjął decyzję, że część zbiorów ma być wywieziona do Berlina ze względu na to, że no, Polacy nie będą potrafili się tymi zbiorami zaopiekować.
Tak też się stało. Część zbiorów archeologicznych wtedy zapakowano i w 19 roku wywieziono do Berlina. W 20 wracamy do macierzy i w 23 roku z tych zbiorów archeologicznych, które pozostały, jest utworzone muzeum wówczas miejskie, teraz noszące już nazwę Muzeum Okręgowego imieniem Lona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ale dlaczego wspominam tego dyrektora? Dlatego, że sprawował swą funkcję w najcięższym okresie, można powiedzieć, wojny, dlatego, że był odpowiedzialny za dyslokację zbiorów. Został dyrektorem w roku 1941 i krótko przed zakończeniem wojny zakończył swoją kadencję, wyjechał do Niemiec, natomiast stanowisko w roku 1946 objął właśnie Kazimierz Borucki. Czyli można powiedzieć, że te trzy osoby są tematem dzisiejszego naszego wykładu. Będą pojawiały się również jeszcze inne osoby, no ale one są dla nas tutaj najważniejsze. Króciutki wstęp, jaki Państwo widzicie, dotyczy zbiorów, które muzeum posiadało w 1940 roku. Wskazałam te zbiory tylko i wyłącznie dlatego, że chciałabym Państwu uświadomić, że w roku 1941 nastąpił bardzo gwałtowny przyrost zbiorów. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy rozpoczęli zabezpieczanie zbiorów po dworach oraz po mieszkaniach prywatnych i te wszystkie zbiory, które były zabezpieczone, wpływały do muzeum. W roku 1941 odnotowano, że praktycznie około 500 obiektów z dziedziny grafiki, malarstwa, sztuki, rzeźby, numizmatyki wpłynęły do naszego muzeum. Czy wpłynęły na pewno? Za chwilę Państwo usłyszycie, że no niekoniecznie. Niektóre obiekty, a szczególnie tutaj akurat Państwu wskażę jeden, no z przykrością wykazaliśmy, że znaleźliśmy go, to znaczy funkcjonariusze zajęli go w mieszkaniu pani Aurelii Boruckiej-Nowickiej. No i okazał się bardzo dobrze udokumentowany niestety w dokumentacji niemieckiej. W roku 1942 zbiory zostały zasilone dużą dokumentacją byłego burmistrza Wolfa, który przekazał swoje rękopisy dotyczące no, historii, można powiedzieć, tutaj z regionu, z okresu I wojny światowej. I wówczas powstało sprawozdanie, które zostało przygotowane przez dyrektora Kotte, w którym dyrektor Kotte wskazał również, że w muzeum jest bardzo duża trudność z określeniem liczby zbiorów, dlatego że inwentarze polskie, które były przygotowywane, były wykonywane źle, były wykonywane w sposób niepełny, nieczytelny i wymagały wszystkie poprawy. W 1943 roku zbiory zostały oszacowane na 15 tysięcy. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jaki gwałtowny przyrost tych zbiorów nastąpił w tak krótkim czasookresie. Pytanie jest następujące. Czy jesteśmy w stanie stworzyć listę tych wszystkich zbiorów? Tak? Nie, nie jesteśmy w stanie stworzyć. Dlaczego? Dlatego, że są tak rozbieżne materiały źródłowe. Zaginęła część materiałów źródłowych, po prostu zostały zniszczone, bądź celowo, bądź przypadkowo, ale przede wszystkim brakuje nam pewnych inwentarzy i nie jesteśmy w stanie odtworzyć tych wszystkich informacji, jeżeli do nich nie dotrzemy. W 1943 roku, a tak można powiedzieć naprawdę w 1942 roku, mianowicie w październiku, dociera do muzeum informacja, że zbiory mają być przygotowane do dyslokacji. No pracownicy, dwaj pracownicy, tak, bo nadal mówimy tutaj o kustoszu Boruckim oraz o dyrektorze Kotte, troszeczkę zignorowali tę informację, ponieważ uważali, że płynące dobre wieści z frontu może spowodują, że jednak nie będzie trzeba tych zbiorów dyslokować. Okazało się, że no niestety, ale trzeba. I w 1943 roku, w czerwcu, dosyć późno,
zaczęto te zbiory pakować i przewozić do poszczególnych dworów. Państwo macie tutaj wymienione, które są to dwory. Zwrócę Państwu tylko uwagę, że tak naprawdę do tutaj z powrotem do naszego muzeum w całości powróciły obiekty z Piotrkówka. Większość obiektów została zniszczona bądź rozgrabiona. Tak zwana procedura mówiąca o tym, że obiekty zostały poddane później zwiezieniu, co rozpoczęło się w 1945 roku, wyraźnie wskazywała na to, oczywiście przy każdym zwiezieniu obiektów uczestniczył pan Kazimierz Borucki, który był zobligowany do przygotowania szczegółowego protokołu z obiektów, które zostały na danym miejscu, w danym dworze znalezione. No i nagle okazało się, że w materiałach źródłowych nie odnaleźliśmy protokołu z Dębowa, natomiast do Kawęcina odnaleźliśmy notatkę, w której jest napisane, że w pewnym momencie pojawiły się, przepraszam, do Trzcińca, pojawiły się samochody i obiekty wyjechały w nieokreślonym kierunku. Natomiast te dwory uległy spaleniu. I wszystkie obiekty z automatu, które znajdowały się w zbiorach, zostały zakwalifikowane jako obiekty trwale utracone. Jaka była ich ilość? Jest to trudne na dzień dzisiejszy do określenia, dlatego że o ile w przypadku obiektów, które były z zakresu malarstwa i grafiki, przygotowywano takie listy, jak Państwo widzicie na ekranie, czyli listy bardzo szczegółowe, gdzie podawano zarówno tytuł, technikę, materiał i numer muzealny. O wartości malarstwa Wyczółkowskiego świadczy to, że dyslokacji zostały poddane całe zbiory, które muzeum posiadało, jeżeli chodzi o jego twórczość, oraz depozyt Franciszki Wyczółkowskiej, czyli ten 38-obiektowy depozyt, który Franciszka złożyła. Co to były za prace? Jeszcze na chwilę wrócę do tego dokumentu. Były to prace, z którymi Wyczółkowski był bardzo związany, które Franciszka w większości przechowywała w Gościeradzu i krótko przed wybuchem wojny poprosiła muzeum o zabezpieczenie tych obiektów dla swojego spadkobiercy, mianowicie dla doktora Juliana Fiuta, który wówczas przebywał w Krakowie. Po zakończeniu działań wojennych miał te obiekty odebrać z naszej instytucji. Wszystkie obiekty, które wyjeżdżały stąd, były pakowane w skrzynie. I jeżeli chodzi o obiekty właśnie z zakresu malarstwa i grafiki i rysunku, były one spisywane. Każda z tych list była zaopatrywana podpisem dyrektora Kotte i pieczęcią muzeum, żeby po prostu było wiadomo, że jest to dokument wiarygodny, który no, opowiada nam tutaj o tych wszystkich kwestiach. Dlaczego tak trudno jest nam ustalić, co tak naprawdę utraciliśmy? Dlatego, że o ile obiekty malarskie były spisane dokładnie, to pozostałe obiekty niestety były wywożone na sztuki. I tak naprawdę znamy tylko ilość skrzyń, jeżeli chodzi o obiekty podlegające dyslokacji. Jak Państwo widzieliście tą pierwszą planszę, tam gdzie były wymienione 3000 około 3000 zbiorów, były tam na przykład obiekty afrykańskie. Na dzień dzisiejszy mamy tylko jeden dokument tak naprawdę mówiący o tym, że zostały one zapakowane w 15 skrzyń i wywiezione do konkretnego dworu. Jest również informacja, że wszystkie obiekty afrykańskie uległy zniszczeniu. Natomiast na dzień dzisiejszy już wiemy, że taka sytuacja no nie jest faktem, ponieważ do naszego zespołu w zeszłym roku dołączyła pani doktor Gabriela Fryszke, która zaczęła zajmować się zbiorami afrykańskimi i już mamy informację,
że część z tych zbiorów została przekazana do Muzeum Etnograficznego, tak dobrze mówię? Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Natomiast część z tych zbiorów mogła wypłynąć dalej na rynek antykwaryczny i bardzo trudno nam jest ustalić ze względu na to, że inwentarz prawdopodobnie uległ również zniszczeniu. Podobna sytuacja dotyka archeologię. W momencie, kiedy zbiory archeologiczne były wywożone, zachowała się księga, w której te obiekty są odnotowane, ale księga jest sporządzona w języku niemieckim. Jest bardzo nieczytelna i tutaj jest kolejny, drugi projekt, który uruchomiliśmy, mianowicie próbujemy odbudować inwentarz zbiorów archeologicznych w wersji elektronicznej po to, żeby dokonać jakby analizy tego całego materiału i ustalić, które z obiektów w roku 1919 zostały wywiezione do Niemiec, które obiekty zostały wywiezione do dworów i tam uległy zniszczeniu, a które z obiektów mogły również wypłynąć na rynek antykwaryczny. Powiem szczerze, że praca zespołu skupiła się również na pracach malarskich i tutaj jest ukłon w stronę pani Anny Kaszubowskiej, która w 2016 roku uzyskała dofinansowanie na opracowanie części straty kolekcji malarstwa oraz drugi ukłon w stosunku do pani Moniki Leśnych-Skockiej, która z kolei zawiaduje badaniem strat, jeżeli chodzi o dzieła Leona Wyczółkowskiego. W tej części macie Państwo możliwość zobaczyć, jak wygląda przestrzeń opowiadająca historię strat wojennych i proszę zwrócić uwagę na barwny wizerunek kobiety. To jest kwiaciarka Antoniego Maksymiliana Piotrowskiego, która pojawi nam się w dalszej części wykładu. Tutaj kuratorem tej dekady jest pani Anna Kaszubowska, bo tak naprawdę te wszystkie wizerunki, które Państwo widzicie tutaj w kolorze czarno-białym, one tutaj są z tej strony, to są wszystko nasze straty wojenne, które są poszukiwane. I są to wizerunki, które w większości zostały właśnie przez panią Anię Kaszubowską pozyskane z różnego rodzaju źródeł, zarówno w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Krakowie, które były bardzo pomocne przy kontynuowaniu i prowadzeniu właśnie tej sprawy związanej ze stratami wojennymi. Muzeum w wyniku tej sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy uzyskało, bo tak naprawdę straty wojenne, które są zamieszczone na krajowej liście obiektów utraconych, są własnością Skarbu Państwa. W związku z czym, mimo że pochodzą one z depozytu Franciszki Wyczółkowskiej, właścicielem na dzień dzisiejszy stało się ministerstwo, czyli Skarb Państwa. Natomiast my mamy tę pracę w depozycie. Dlaczego nie zrobiliśmy jeszcze wystawy? Dlatego, że czekamy na zakończenie procedury z ministerstwem ze względu na to, że pojawiły się trzy roszczenia, o których również Państwu będę wspominała. Pierwsza praca, która została zidentyfikowana, to praca właśnie Józefa Pieniążka. I powiem szczerze, że w momencie, kiedy funkcjonariusze przywieźli cały transport, który trafił do nas 27 czerwca 2019 roku i troszeczkę się podłamaliśmy, ponieważ do weryfikacji trafiło prawie 500 obiektów. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki to był ogrom pracy, do czego my musieliśmy przystąpić, żeby dokonać przeglądu tych wszystkich obiektów, można powiedzieć czasem kartka po kartce, ze względu na to, że to były również katalogi, że to były również książki, inne materiały dokumentacyjne, które trzeba było dokładnie sprawdzić, czy są tam ślady własnościowe. I można powiedzieć, że ta liczba 500 to są tak naprawdę pozycje spisowe, tak? Pracowaliśmy równo z funkcjonariuszami,
Oni pracowali na swojej bazie, spisywali, technicy wykonywali zdjęcia, natomiast my, jako inwentaryzatorzy, no chyba z tak zwanego zboczenia zawodowego, po prostu też uruchomiliśmy swój komputer i też spisywaliśmy te obiekty, że w momencie, kiedy prokuratura będzie nas pytała, bądź chciała od nas otrzymać jakieś informacje, to będziemy w stanie w każdym momencie po prostu tam zajrzeć i udzielić odpowiedzi. Bo musicie Państwo wiedzieć, że po takich wstępnych oględzinach wszystkie obiekty są zamykane w szczelnych opakowaniach, oznaczone taśmą policja, oznaczone opisem i koniec, kropka. Nie ma po prostu zaglądania do nich. One jadą do biegłego po to, żeby zostać zopiniowane i sprawdzone przez specjalistę, czy nie popełniliśmy błędu, czy nie pomyliliśmy się, jeżeli chodzi o weryfikację takiego obiektu. Więc myślę, że Państwo sobie uzmysławiacie, jaki to był ogrom pracy, ale jeszcze, żeby, że tak powiem, to podkreślić, na pewno na końcu dokonam pewnego podsumowania. Wracając do naszej straty wojennej, to na dzień dzisiejszy odzyskaliśmy 20 obiektów. Są to obiekty zarówno z zakresu grafiki, jak i malarstwa. Tutaj Państwo widzicie tą pracę, która rozpoczynała mój wykład, czyli pracę Józefa Pieniążka, Leon Wyczółkowski w ogrodzie. Natomiast obok no jest Leon Wyczółkowski właśnie z Józefem Pieniążkiem na zdjęciu i ze swoim ukochanym psem Zbójem. No taki uśmiech ma trochę jakby na tego Zbuja. Więc myślę, że powstanie tej pracy jest związane z powstaniem również tego zdjęcia, ponieważ w zbiorach zachowało się kilka zdjęć z tego okresu. One są właśnie datowane na rok 29 oraz na rok 30. Kolejna praca jest to Martwa natura z owocami, bardzo reprezentatywna i tak jak Państwo widzicie, wprowadziłam tutaj informację mówiącą o dawnej numeracji. To jest właśnie informacja, która wywodzi się z inwentarza depozytów, z księgi depozytów, która się zachowała. I to było nasze jedno z najważniejszych źródeł informacji o obiektach. Później kolejne źródło to katalogi, w których znajdowały się zdjęcia, więc to również nam ułatwiało identyfikację prac oraz wszelkiego rodzaju dokumenty mówiące na przykład o uczestnictwie takich obrazów w poszczególnych wystawach czy konkursach, bo musimy podkreślić, że Wyczółkowski również wysyłał swoje prace na konkursy zagraniczne i te prace, te konkursy wygrywały. Tutaj jest praca Wjazd Króla Sobieskiego na Wawel. To jest również pięknie rozmalowana praca. Proszę zwrócić uwagę, że to jest praca, która była darowana przez Wyczółkowskiego Franciszce. No, Wyczółkowski miał taki zwyczaj, że na wielu pracach pisał, komu je daruje, a to tylko i wyłącznie dlatego, że Frania była taką dosyć konkretną kobietą. I kiedy Wyczółkowski no, stawał się troszeczkę za bardzo rozdawniczy, to ona stawała przy drzwiach i po prostu te wszystkie prace rekwirowała, żeby mąż no, nie rozdał za bardzo tego majątku. W związku z czym Wyczółkowski się troszeczkę zesprycił i w pewnym momencie zaczął dedykować pracę. Tutaj akurat mamy no dla żony, tak? W związku z czym chyba sami Państwo rozumiecie, dlaczego Frania rozstała się z tą pracą dopiero 16 sierpnia 1939 roku, tak? Bo to była praca, z którą była emocjonalnie związana. Natomiast są takie prace, tutaj akurat w depozycie ich nie ma, ale mamy takie prace w zbiorach, gdzie są dedykacje dla różnych osób, przyjaciół, znajomych, a czasem nawet te dedykacje są podwójne ze względu na to, że no, zabrał pracę Frani i po prostu napisał, że daje Szulisławskiemu i po prostu no, Szulisławski dostawał i wieszał na ścianie, bo tak to ujmijmy. No i nasz słynny cis z Wierzchklasu. Mówię słynny, ponieważ to z tymi cisami jest, wiecie Państwo, związana anegdota, ponieważ no, odzyskaliśmy ich troszeczkę, bądź zostały zabezpieczone. No i w toku śledztwa, w toku postępowania, no zdarzała się sytuacja, że pani prokurator do mnie dzwoniła i mówiła, no pani Aniu, ten cis. A ja mówię, ale który? No ten taki kolorowy.
Welsumwach. No i było ustalanie, który z tych słów pani prokurator w tej chwili ma na myśli, do którego mamy się odnieść. Kolejna praca to kwiaty w wazonie. Również jest uznana za spaloną w Dębowie. To jest praca bardzo charakterystyczna. Zwróćcie Państwo uwagę, ona również pojawi się w toku naszego wykładu, ale ja tutaj tak sobie pozwolę Państwu wskazać miejsce. Proszę zwrócić uwagę, bo może na dużym ekranie to będzie lepiej widać, to co tak zataczam kółeczkiem. Nie wiem, czy Państwo widzicie, że to pole jest jaśniejsze. Ja w późniejszym okresie wytłumaczę, dlaczego jest jaśniejsze, ale na razie to również jest praca, z którą Wyczółkowska rozstała się bardzo późno, bo tak jak Państwo widzicie, jest to praca, która trafiła do muzeum nie z depozytu, a ze sprzedaży. Ta praca stała się naszą własnością. Jak Państwo zwrócicie uwagę na numer W33, czyli była na naszym stanie inwentarzowym i stanowiła naszą własność. Ale tak jak Państwu powiedziałam, prawo jest takie, że depozyty bądź rzeczy, które są wymienione na liście krajowej, muszą wrócić na własność ministerstwa. To są wiśnie kwitnące i to jest praca, można powiedzieć, od której wszystko się również zaczęło, ponieważ w toku postępowania trwały dwie sprawy. Jedna sprawa była nazywana przez nas krótka, ze względu na to, że jak w ogóle doszło do tego, że strata wojenna wypłynęła w mieszkaniu byłych pracowników, mianowicie do tego, że pani Aurelia Borucka-Nowicka, będąc już w zasłużonym wieku, wymagała opieki, więc trafiła do chyba Domu Pomocy Społecznej, z tego co pamiętam, ze względu na własne życzenie. To nie chodzi o to, że rodzina chciała się jej pozbyć, tylko pani Aurelia po prostu chciała tą rodzinę odciążyć. I trafiła tam ze względu na to, że miała trudności z poruszaniem się, w związku z czym rodzina wynajęła ekipę remontową, która miała wyremontować mieszkanie, które zajmowała. No i ekipa remontowa okazała się wysoce nieuczciwa, ponieważ wraz z remontem wyniosła również prace, które wisiały na ścianach i podłożyła w to miejsce kopię. W momencie, kiedy rodzina nie zwróciła w pierwszym momencie uwagi na to, że na ścianach ma po prostu kopię pracy, no to uwagę zwrócił po prostu biegły, do którego złodziej przyszedł po prostu z tą pracą, tak? I stwierdził, że chciałby uzyskać wycenę, ile ona może być warta. No i nagle się okazało, że osoba, która dostała tą pracę do weryfikacji, zna się na stratach wojennych naszego muzeum i zgłosiła to po prostu do komendy, że chyba jakaś strata wojenna wypłynęła. W momencie, kiedy okazało się, gdzie ta strata wojenna wypłynęła, okazało się, że jest ich tam troszeczkę więcej i że zarówno są w mieszkaniu pani Aureli, jak i w mieszkaniu rodziny, ponieważ pan Kazimierz Borucki te obiekty darował swojej rodzinie, czy swojej wnuczce, czy komuś innemu. I również, tak jak Wyczółkowski, dedykował je swoim przyjaciołom, tak również Kazimierz Borucki na tyle robił różnego rodzaju opisy, które również dla nas później już były, można powiedzieć, troszeczkę męczące, ze względu na to, że im więcej widzieliśmy takiego opisu, im więcej widzieliśmy pieczęci lakowych, które były stawiane przez pana Boruckiego, tym bardziej byliśmy po prostu zdenerwowani całą sytuacją, bo nigdy nie wierzyliśmy, że osoby, które są szanowane, mogą dopuścić się przywłaszczenia obiektów, których tak naprawdę nie powinny posiadać. Kolejna praca to jest praca Stanisława Ostoja Chrostowskiego. To jest praca, która również była naszą własnością i również została odzyskana w toku tej sprawy.
Nie będę opowiadała Państwu o każdej pracy, można też spojrzeć samemu. To są wszystko prace, które zostały zaopiniowane przez biegłych, którzy współpracowali również z muzeum i pozyskiwali od nas materiały źródłowe, aby móc po prostu stwierdzić kwestię prawa własnościowego. No, to też jest motyw z parku w Gościeracu z drzewami. Wiem, że Państwo macie teraz w tej chwili wrażenie, że to jest déjà vu, ale powiem Państwu, że to nie jest déjà vu, ze względu na to, że tam były kwitnące wiśnie, a tu są kwitnące jabłonie. Dlaczego? Dlatego, że Wyczółkowski miał tendencję dodawania wielu tytułów jednej pracy. I jedna praca była w depozycie, a druga stanowiła naszą własność. I za chwilę dojdziemy do pracy, która ma 5 tytułów obowiązujących i w tej chwili te 5 tytułów obowiązujących stało się dla ministerstwa problemem, bo jest to właśnie praca, wobec której są roszczenia. No i właśnie doszliśmy do momentu, gdzie mamy tak zwane puste ramy. Dlaczego? Dlatego, że dopóki nie będzie rozstrzygnięcia prawomocnego, nie jestem w stanie Państwu zaprezentować tych wizerunków. Mogę tylko powiedzieć, że tak jak tutaj Państwo widzicie, jedna praca była wykonana kredką litograficzną, ołówkiem i pochodzi z depozytu Franciszki Wyczółkowskiej. Kolejna była wykonana również w technikach takich malarskich, i pochodzi z daru Franciszki Wyczółkowskiej. Opowiem tylko jeszcze krótko o darze Franciszki. Mianowicie Franciszka przekazała w 1937 roku ponad 900 prac miastu Bydgoszcz. I te prace do dnia dzisiejszego są w naszym muzeum. Są prezentowane na stałej wystawie przy ulicy Mylnica 7. Można je tam zobaczyć. Prace papierowe są pokazywane rotacyjnie ze względu na to, że papier może być na ścianie tylko do 3 miesięcy, natomiast obrazy no, znacznie troszeczkę dłużej. I w stosunku do tej pracy została złożona właśnie roszczenie mówiące o tym, że no, jak można tutaj 64 różne szkice, to skąd można wiedzieć, że to jest praca pochodząca z daru Franciszki? Otóż stąd można to wiedzieć, ze względu na to, że Franciszka w momencie, kiedy oddawała darowiznę, przekazywała darowiznę i przekazywała obraz, to do tego obrazu bardzo często załączała, w sumie prawie zawsze załączała, szkice, które wykonywał Wyczółkowski do tej pracy. I to jest właśnie nasza słynna praca, która ma 5 obowiązujących tytułów. Są to również tytuły związane z drzewami. Zdarzyło się tak, że jedno różni się od drugiego. Oba są iglaste, ale jedno różni się od drugiego. I nawet zdarzył się tytuł włoski. Jest ona najlepiej udokumentowaną pracą w naszych zbiorach, ponieważ krążyła, ponieważ była przewożona przez różne firmy, ponieważ wyjeżdżała na różne konkursy, które nawet wygrała, w związku z czym no, jest to najbardziej oznakowana praca i stąd też no, trochę nam przykro, że nadal trwa sprawa roszczeniowa, a my jesteśmy troszeczkę związani i nie możemy Państwu tych wszystkich prac pokazać. Tak jak powiedziałam, odzyskaliśmy 20 strat wojennych. W tej chwili trwa wystawa do końca marca, teraźniejszość czasu przyszłego. Już widzieliście Państwo jeden kadr z tej wystawy na samym początku mojej wypowiedzi, ze względu na to, że tamta część dotyczyła strat wojennych. Natomiast tutaj jest już część dotycząca dzieł odzyskanych bądź obiektów odzyskanych, które zostały przywłaszczone. I na tej planszy starałam się Państwu wskazać, które z tych obiektów, które przed chwilą pokazywałam z 20
strat wojennych można na wystawie zobaczyć. Czyli martwą naturę z owocami. Myślę, że Państwo widzicie, nie muszę czytać. Także zapraszam. Muzeum dzisiaj jest czynne do godziny 20. I wystawa ta ma miejsce na Wyspie Młyńskiej, budynek Mennica 8, Galeria Sztuki Nowoczesnej. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, aby po prelekcji obejrzeć jeszcze wystawę i obejrzeć sobie dokładnie całą historię strat wojennych i jednocześnie historię obiektów odzyskanych, to zapraszam również tam na wystawę, żeby można sobie dwa piętra spokojnie obejrzeć i przede wszystkim zapoznać się no, z historią całego naszego muzeum podzieloną na 10 dekad. Podsumowując, te 20 strat wojennych, o których Państwu tutaj opowiadałam, zostały przekazane przez prokuraturę ministerstwu i ministerstwo przekazało nam je w depozyt na podstawie 4 postanowień. Macie Państwo wypisane tutaj daty tych postanowień, więc jak Państwo widzicie, praca miała charakter ciągły, tak? Ze względu na to, że no, mamy postanowienia i z roku 20, i z roku 21. Natomiast z tego całego składu 15 prac jest autorstwa Leona Wyczółkowskiego, natomiast 17 prac zostało odzyskanych. Proszę sobie przeliczyć, jeżeli odzyskujemy 20 prac, odejmujemy 2, no to jest 18, a nasz cały depozyt Franciszki Wyczółkowskiej liczył 38, no to praktycznie odzyskaliśmy połowę. Chciałabym przejść teraz do części, która mówi o obiektach noszących znamiona własnościowe. Co uznaliśmy za znamiona własnościowe? Przede wszystkim musiały być to obiekty, które były udokumentowane w materiałach źródłowych, tak? Czyli zaczynamy od ksiąg inwentarzowych, po wszelkiego rodzaju fotografie, dokumentację rysunkową, wszelkiego rodzaju dokumenty związane z nabywaniem przez muzeum prac, katalogi wystaw, naklejki, nalepki, wszelkiego rodzaju oznakowania. I tutaj Państwo macie pokazany jeden z cenniejszych przedmiotów archeologicznych, które odzyskaliśmy. Jest to naczynie Leket, czarnofigurowy. Leket, no nie użyłam tutaj tego stwierdzenia. Użyłam naczynie ceramiczne, żeby trochę wyjaśnić. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to są wszystko obiekty, które zostały pozyskane już w czasie tak zwanego przeszukania uzupełniającego. Mianowicie współpracowały ze sobą grupy osób dysponujące różnego rodzaju wiedzą. Mianowicie muzealnicy, wiedza historyczna, wiedza z zakresu historii sztuki, wiadomo, funkcjonariusze, różnego rodzaju wiedza, ale przede wszystkim bardziej chodzi tutaj o ten wymiar śledczy. No i oczywiście prokuratura, zakres prawny. Bardzo często zdarzało się tak, że funkcjonariusze prosili nas o pomoc przy weryfikacji poszczególnych obiektów, ponieważ mieli wątpliwość, czy ten obiekt jest oryginalny, czy ten obiekt należy zatrzymać. No i taka sytuacja właśnie zdarzyła się z Leketem. Akurat tutaj miałam ja, no nie wiem, czy przyjemność uczestniczyć w tym. I kiedy wzięłam to naczynie do ręki, zastanawiałam się, czy to jest oryginał, bo troszeczkę nie dowierzałam, że oryginał może się znajdować w domu prywatnym. I po prostu nawet funkcjonariusz chyba nie dowierzał, ponieważ ze względu na ilość już obiektów, które wpłynęły do muzeum do weryfikacji, bo to nie jest obiekt, który mieścił się w grupie tych 500, które przyjechało 27 czerwca 2019 roku, tylko to jest obiekt zajęty później. No w rozmowie sam stwierdził, że no to chyba nie jest oryginał, no to może nie zabezpieczajmy. Na co się, no powiedzmy, przysłowiowo oparłam. No i później został zopiniowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i okazał się, no, po prostu oryginałem. Kolejne rzeczy, które do nas spłynęły,
I to jest chyba największa grupa obiektów, która wróciła do muzeum, ponieważ tych obiektów wróciło prawie 150, a łącznie muzeum odzyskało około 200 obiektów. Tak jak Państwu powiedziałam, około 150 obiektów stanowiących fotografię, dokumentację i księgozbiór. O co chodzi z tą dokumentacją? Zwróćcie Państwo, oj, przepraszam, nie ten przycisk. Zwróćcie Państwo uwagę na ten dokument. Jest to dokument, jest to list napisany przez bydgoskiego artystę Franciszka Gajewskiego do ówczesnego prezydenta miasta, ponieważ no myślę, że treść jest na tyle czytelna, że Państwo widzicie. Natomiast o co chodzi z tym dokumentem? Chodzi o to, że muzeum odzyskało dwie teczki. Naszą rolą jest nie tylko gromadzenie zbiorów, ale także i gromadzenie materiałów biograficznych związanych z bydgoskimi artystami. I z racji tego, że Franciszek Gajewski i Teodor Gajewski to są nasi tutaj lokalni artyści, których prace posiadamy w zbiorach, również była tworzona teczka osobowa takiego konkretnego artysty. Bardzo często zdarzało się tak i nadal się zdarza, że w momencie, kiedy artysta umiera, rodzina, bliscy przekazują do muzeum pamiątki osobiste po danym artyście. Mamy wiele takich darów, mogłabym wymieniać tutaj trochę w nieskończoność, jeżeli chodzi o historię naszego muzeum oraz wiele darów takich współczesnych, które jeszcze nawet są w opracowaniu, ponieważ jest dużo tego materiału i on opiewa zarówno na fotografie, na dokumenty osobiste, na legitymację, jeżeli dana osoba otrzymywała jakieś odznaczenia. W związku z tym, no nie da się tego inaczej przechować, jak tylko właśnie stworzyć konkretną teczkę biblioteczną. One są przechowywane w naszej bibliotece i są dostępne dla osób, które wykonują prace badawcze nad poszczególnymi artystami, tak to mówimy. I do nas nagle wróciły dwie teczki Franciszka Gajewskiego jedna i Teodora Gajewskiego druga. Ja przypuszczam, że no, dyrekcja muzeum, mianowicie tutaj akurat pani Aurelia Borucka-Nowicka, być może po prostu wzięła te teczki ze względu na to, że pracowała nad historią tych artystów, tak? Ale te teczki powinny do nas wrócić. No niestety wróciły w niechlubny sposób. Byłoby milej, gdyby po prostu wróciły w sposób normalny. I dla nas ten dokument jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, ten dokument jest wystawiony w roku 1948 i już w tym momencie artysta miał świadomość o tym, że no, są prawa autorskie do jego prac. I proszę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie, on te prawa autorskie przekazuje na rzecz muzeum. To jest dokument, który z perspektywy obecnego prawa, z perspektywy czasu jest dla nas ważny, bo daje nam możliwość dysponowania wszelkiego rodzaju wizerunkami do tych prac. Niestety jest jedno ale przy tym dokumencie, mianowicie w treści, jak Państwo się wczytacie, jest napisane, że obrazy czy prace, które są wymienione w załączniku. Załącznik się niestety nie zachował, a jeśli się zachował, to nie mamy tego, że tak powiem, jako świadomości z jednego prostego względu. Jest dokument w teczce, który zawiera pracę Gajewskiego, ale nie jest oznaczony jako załącznik. W związku z tym nie możemy do końca powiedzieć, że jest to dokument właściwy, który powinien pod tym listem być podczepiony. Stąd też nie mamy możliwości zweryfikowania, czy te prace, które są w zbiorach, to są wszystkie prace, czy jakichś prac nam w tej chwili brakuje. Zdjęcie oznaczone numerem 2 jest to zdjęcie, które pochodzi z naszej pracowni. Wówczas to była pracownia fotograficzna, teraz jest to pracownia digitalizacji zbiorów. I to jest zdjęcie pracy, która jest w zbiorach, w sztuce obcej, i była poddawana konserwacji.
Każdy proces, który odbywa się w muzeum, musi być udokumentowany. W związku z czym są wykonywane zdjęcia zarówno przed konserwacją, w trakcie konserwacji i po konserwacji danego obiektu. Te zdjęcia są załączone do karty obiektu i takie zdjęcie, które jest pod numerem 2, z taką pieczątką, z takim opisem, powinno dalej być w archiwum muzealnym, a nie wypłynąć na zewnątrz. Dokument 3, spis ulic, niby banalna rzecz, no akurat tutaj wybrałam taką, bo powiem szczerze, pasowała mi do układu, bo jest pionowa, ale chodzi mi najbardziej o pieczątkę. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest to dokument oznaczony pieczęcią muzealną, a wszelkie pieczęcie muzealne, czy wszelkie opisy, sygnatury, naniesienie takiego znaku już kwalifikuje obiekt jako obiekt stanowiący własność danej instytucji. I zdjęcie numer 4. Tutaj mamy trzy pozycje. Dwie górne pozycje są to dwie publikacje książkowe, które są opatrzone dedykacją poszczególnych osób dla Leona Wyczółkowskiego. Skąd może pochodzić te publikacje, skąd mogą pochodzić? Mianowicie w roku 1937, kiedy Franciszka Wyczółkowska złożyła darowiznę w muzeum, w gratyfikacji otrzymała mieszkanie na placu Weissenhofa. Ona to mieszkanie wyposażyła przedmiotami, które przywiozła z Gościeradza. Do tego mieszkania trafiła część obrazów z Gościeradza oraz trafiły meble. Do mebli za chwilę również przejdziemy i Państwo będziecie mogli je zobaczyć. Przywiozła trochę pamiątek osobistych. Była z nimi bardzo związana. Co prawda z tego mieszkania rzadko korzystała, ale w momencie, kiedy zastała ją wojna, porozumiała się z Kazimierzem Boruckim oraz sąsiadami, którzy mieszkali tuż obok, na placu Weissenhofa, prosząc ich o to, żeby obiekty zostały zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem i te obiekty miały wpłynąć również do muzeum, miały być przekazane zarówno przez sąsiadów, jak i przez pana Kazimierza Boruckiego, który miał się tymi obiektami zaopiekować. Taki sposób te pamiątki mogły trafić do księgozbioru państwa Boruckich. W sensie, że zamiast znaleźć się na półce tutaj w muzeum, niestety zasiliły półkę mieszkania prywatnego. Kolejna pozycja to jest pozycja, która jest opatrzona, jak Państwo zwrócicie uwagę, tutaj w tym miejscu stemplem Stadt-Bromberg Muzeum, tak? I pod spodem widzicie Państwo numer. To jest pozycja księgozbioru, która była poszukiwana przez nas aż do 2010 roku. Dopiero w 2010 roku, po skontrum, po upływie oczywiście określonego czasu, zdjęliśmy ją ze stanu i uznaliśmy ją za zaginioną. W związku z czym ta książka też nie powinna znaleźć się na półce w mieszkaniu prywatnym, a powinna wrócić do naszego muzeum. Nie robiłam tutaj zdjęć dokumentów, które do nas powróciły, ale jedną z ważniejszych teczek, prócz teczek, które już Państwu wymieniłam, czyli teczek artystów Franciszka i Teodora Gajewskich, powróciła do nas teczka archiwalna dotycząca sprawy odzyskania mebli, czy pozyskania mebli właśnie z mieszkania przy placu Weissenhofa. I ta sytuacja miała miejsce w 1965 roku, kiedy dyrektorem muzeum został już Zbigniew Czerski. Wówczas powstał pomysł stworzenia wystawy biograficznej Leona Wyczółkowskiego. No i zwrócono się do osób, które mogły posiadać u siebie pamiątki po Wyczółkowskim, aby na tą wystawę te pamiątki użyczyły. No niestety okazało się, że gdy do muzeum dotarła informacja, że
pan Kazimierz Borucki dysponuje meblami po państwu Wyczółkowskich i to właśnie meblami, które zostały przejęte z mieszkania przy placu Weissenhofa. Okazało się, że pan Borucki jest chętny na użyczenie tych mebli, ale w związku z tym zażądał no, po prostu jakieś gratyfikacje, bo to były meble, które były przez rodzinę użytkowane. To jest jedna kwestia. Druga kwestia pojawiła się w momencie, kiedy pojawił się pomysł wykupienia dworku w Gościeradzu i stworzenia tam, no powiedzmy, miejsca pamięci Leona Wyczółkowskiego, tak? Czyli wyposażenia tych sal w obrazy, w sprzęty, które po prostu się po nim zachowały. Sprawa była bardzo głośna na tamten czas. Angażował się w tą sprawę inżynier Kazimierz Szulisławski, który zgodnie z darowizną, z aktem darowizny Franciszki Wyczółkowskiej miał być opiekunem, jakby można powiedzieć strażnikiem całej twórczości Wyczółkowskiego i faktycznie tak było, bo bardzo, że tak powiem, dużą pieczę trzymał nad tym. Do stopnia takiego, że w roku 1948, kiedy okazało się, że Muzeum Okręgowe, przepraszam, Muzeum Miejskie miało bardzo duże braki w dziełach Wyczółkowskiego, a szczególnie w szkicownikach, Kazimierz Szulisławski ze swojej prywatnej kolekcji, ponieważ będąc przyjacielem Wyczółkowskiego, wspierając go w jego wyprawach plenerowych, wożąc go samochodem, nosząc za nim sztalugę i pomagając mu w tych wszystkich czynnościach, no Szulisławski wsparł muzeum i przekazał te wszystkie szkicowniki w darze. One zasiliły nasze zbiory i można powiedzieć wypełniły jakby część tych zbiorów utraconych. W związku z tym, no można powiedzieć, że powstało bardzo duże oburzenie ze względu na to, że kiedy pojawił się pomysł wykupienia dworu i kiedy prasa ogłosiła, że jest na to zgoda, poproszono Kazimierza Borockiego o to, żeby przekazał jednak te meble w darze ze względu na wolę Franciszki Wyczółkowskiej, ponieważ Franciszka Wyczółkowska bardzo chciała, aby pamiątki po jej mężu spoczywały w muzeum, no i po prostu tworzyły pewien pomnik sztuki. No niestety nie udało się tych mebli pozyskać, ze względu na to, że pan Kazimierz no, stwierdził, że on może je przekazać do muzeum, ale wolałby wykonać to odpłatnie. Pomysł wykupienia dworu również upadł, więc no powiedzmy, że sprawa się cała rozmyła. Natomiast dokumentacja dotycząca tej całej sprawy nagle znalazła się również w mieszkaniu prywatnym, a powinna pozostać w muzeum, tym bardziej, że była to dokumentacja właśnie muzealna tutaj zarejestrowana w naszych rejestrach. Jeżeli chodzi o dzienniki korespondencji, jak i, tak jak Państwu mówiłam, muzeum gromadzi różne dokumenty dotyczące właśnie artystów, ale również i takich spraw, które są związane z ich materiałami biograficznymi. Kolejną rzeczą jest książka, która, jak Państwo widzicie, została zwrócona do Biblioteki Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i jak mogła trafić do mieszkania prywatnego? No tylko w ten sposób, że Kazimierz Borucki swego czasu pobierał tam nauki. Prawdopodobnie no, wypożyczył tę książkę i zapomniał jej oddać. Tak samo jak mniej więcej z dokumentacją tutaj artystów gajewskich. Też książka została zwrócona do prawowitego właściciela. To jest najbardziej, no powiedzmy, taka troszeczkę przykra sprawa. Nie mam niestety odwrocia tego obrazu Ukrzyżowanie, ale już Państwu tłumaczę, dlaczego przykra sprawa. Na początku swojego wykładu wspominałam, że Państwo Borucki, dysponując różnymi obiektami, do których nie mieli prawa dysponowania, obdarzali tymi obiektami swoją rodzinę, jak i obdarzali tymi obiektami swoich bliskich, znajomych.
No niestety obawiam się, że w domach bydgoszczan są jeszcze obiekty, które powinny być w magazynach muzealnych. Być może są opatrzone takimi zapisami, jak Państwo widzicie z tyłu, i takimi pieczęciami lakowymi, które no niestety w naszym dziale wzbudzają już po prostu gęsią skórkę. Bo tak jak Państwu mówiłam, im więcej pieczęci lakowych postawionych na danym obrazie, niezależnie od materiału, z jakiego został wykonany, czy to była tektura, czy to był olej, czy to było tak jak tutaj deska, to po prostu wiedzieliśmy, że no nie jest to sprawa do końca czysta. Ja Państwu za chwilę wytłumaczę, dlaczego wiedzieliśmy. Dlatego, że no po prostu pracując nad tą sprawą 2 lata, w pewnym momencie zaczęliśmy myśleć w sposób podobny, więc musieliśmy wejść po prostu w tok myślenia, żeby móc w tej sprawie w ogóle się poruszać ze względu na chaos informacyjny, który w niej panował. Więc na tyle tego obrazu Ukrzyżowanie znajduje się adnotacja, że pan Kazimierz Borucki darował ten obraz swojej wnuczce Annie. I jest tam napisane, że ten obraz jest przeznaczony dla niej. Natomiast w rodzinie było wiadomo, że ma ten obraz zabrać po śmierci pani Aurelii Boruckiej-Nowickiej. I w momencie, kiedy dokonywaliśmy, to znaczy funkcjonariusze jakby dokonywali zabezpieczenia, my natomiast jako muzealnicy ze względu na spory rozmiar tego obrazu doradzaliśmy, w jaki sposób należy go zapakować, aby się nie zniszczył. To po prostu no było nam przykro, że widzimy na tym obrazie tego typu anotacje, a zabezpieczaliśmy go ze względu na to, że było podejrzenie, no niestety podejrzenie słuszne, ponieważ jest publikacja, w której pan Kazimierz Borucki sam się przyznał do tego, że otrzymał ten obraz od biskupa Kozala w momencie, kiedy biskup chciał ten obraz oddać do konserwacji. Niestety wybuchła wojna i Kazimierz Borucki nie zdążył już tego obrazu Kozalowi zwrócić. To, że nie zdążył jemu zwrócić, nie oznaczało, że nie powinien zwrócić do prawowitego właściciela po wojnie. A prawowitym właścicielem właśnie była katedra we Włocławku. I to jest właśnie najbardziej przykre w tej historii, ponieważ podobna historia jest związana z Chrystusem w koronie cierniowej. To także jest obraz, który powrócił do prawowitego właściciela, czyli do katedry we Włocławku. Natomiast są to wszystko rzeczy udokumentowane materiałem źródłowym. I teraz przechodzimy, proszę Państwa, do tej tak zwanej właśnie najbardziej przykrej dla nas części, mianowicie obiektów przywłaszczonych, no i noszących niestety znamiona być może popełnionego przestępstwa lub popełnionego przestępstwa, bo myślę, że postanowienie o umorzeniu tej sprawy, które zostało wydane 27 grudnia 2021 roku przez prokuraturę okręgową, jednoznacznie mówi, że osoby, które brały udział w tym procederze, no nie miały prawa do dysponowania tymi obiektami. Użyłam tutaj również takiego sformułowania, które podpowiedział mi właśnie pan Artur Nowacki, modus operandi. To jest sformułowanie, które wywodzi się tutaj z kryminalistyki, można powiedzieć. I właśnie polega na tym, że trzeba bardzo dobrze poznać poprzez materiał źródłowy, przede wszystkim opinie, poprzez to, co ma wywodzi się z pracy z obiektem i te wszystkie inne informacje, powiązać w jedną całość, żeby móc poznać jakiś sposób działania osoby, która takiego czynu się dopuściła. Co nie oznacza, że osoba od razu jest stawiona w stan oskarżenia, tak? My po prostu poznajemy model działania tej osoby. Proszę zwrócić uwagę tutaj na te obiekty. Są to obiekty archeologiczne, które nie powinny się znaleźć w mieszkaniu prywatnym, a powinny być w muzeum.
Zwróćcie Państwo uwagę na pierścień rzymskiego legionisty. Proszę bardzo, no niestety pierścień rzymskiego legionisty, tutaj Państwo u góry macie, oj, przepraszam bardzo, tu u góry Państwo macie opakowanie, w którym Pan Kazimierz Borucki go przetrzymywał. Czyli, no powiedzmy, bibułeczka z watką. Poniżej widzicie Państwo okładkę inwentarza, w którym pod pozycją 49 pierścień rycerza rzymskiego został przez, no powiedzmy, inwentaryzatora czy osobę, która prowadziła akurat ten inwentarz, zapisany. Zwróćcie Państwo uwagę na tą karteczkę, która jest tutaj. I być może, to znaczy się podejrzewam, że wszyscy Państwo widzicie, co tam jest napisane, ale jeśli nie, to ja przeczytam. Pierścień rzymski około 700 lat przed Chrystusem ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy zabrałem, przepraszam, nie mam okularów, zabrany, chciałem go naprawić, ale nie szło. Miałem go u siebie 1923-1980. No 80, no okej, okay, dobrze, jest data 80, więc w 80 roku powinien do nas trafić i być zwrócony. No niestety nie trafił. Znalazł się dopiero właśnie w roku 2019, w momencie, kiedy panowie funkcjonariusze po prostu przerzucali tysiące rzeczy w mieszkaniu należącym do państwa Boruckich. No jak widzicie, jest tutaj podpis, więc no niestety to są rzeczy, które same mówią za siebie. No i sprawa kubeczka. To również jest sprawa bardzo oryginalna, ze względu na to, że no ja, proszę Państwa, jestem bardzo długoletnim pracownikiem muzeum. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, no ale to już nieważne. W każdym razie, będąc koordynatorem tej sprawy, byłam również wielokrotnie proszona przez funkcjonariuszy o uczestniczenie w niektórych czynnościach. Już Państwu mówiłam o Lekycie, że w momencie, kiedy wzięłam go do ręki, to zastanawiałam się, czy jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Podobna sytuacja niestety przytrafiła mi się z tym kubeczkiem. Pracując ze zbiorami, przechodząc co 5 lat szczegółowy spis natury, polegający na tym, że inwentaryzator wchodzi do magazynu, musi wziąć każdy przedmiot do ręki. Oczywiście to robi się komisyjnie, to nie jest tak, że ja pracuję sama, tylko pracuję z całym zespołem. I to wszystko jest spisywane na arkuszach, potem porównywane i sprawdzane z inwentarzem. Braki są wyjaśniane, pisane są wyjaśnienia, jeśli taki brak się zdarzy. To w momencie, kiedy podeszłam do szafki, na której ten kubeczek stał, no, stwierdziłam, że no, Matko Boska, no, patrzę na obiekt, który jest zbieżny z naszymi zbiorami. Wzięłam do ręki i zaczęłam go bardzo szczegółowo oglądać, no i troszeczkę, że tak powiem, policjant nawet zaczął mi się przyglądać, dlaczego ja się tak przyglądam temu kubkowi. No ale się okazało, że no niestety kubek nie miał żadnych śladów własnościowych. Jeśli nie miał śladów własnościowych, a jest wyrobem masowym, musiałam go odstawić z powrotem na półkę i został na tej półce. Ale nie dawał mi bardzo mocno spokoju, więc zanim go odstawiłam na półkę, to wykonałam sobie zdjęcie tego kubka i jako muzealnik noszący w torebce i białe rękawiczki, żeby nie naruszyć przedmiotu, jak go dotykam, i wszelkiego rodzaju ołówki, miarki i wszystkie inne rzeczy, które mi są potrzebne do pracy, no to zmierzyłam ten kubek i sobie go opisałam, by wiedzieć po prostu, jakie to są wymiary i może trafię na jakiś materiał źródłowy. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do wystawy jubileuszowej, pani doktor Anna Nadolska, która jest kierownikiem działu historii, przekazała do działu digitalizacji album Muzeum Miejskiego, w którym znajdują się dawne zdjęcia obiektów, można powiedzieć pierwszych obiektów, które
tworzyły nasze muzeum, do digitalizacji. Właśnie celem, aby pochwalić się, że mamy takie piękne obiekty w zbiorach. No i w tym momencie kolega, digitalizator, w momencie, kiedy już wykonał całą digitalizację tych 18 kart, a na tych 18 kartach znajduje się 30 zdjęć, zadzwonił do mnie, bo pokój ma akurat na górze i mówi, słuchaj, ja to zdigitalizowałem, zamieściłem na dysku wspólnym, jeśli masz ochotę, możesz sobie do tego albumu zajrzeć. Dlaczego mnie o tym poinformował? Dlatego, że koordynując dalej pracę zespołu nad stratami wojennymi, jestem odpowiedzialna za pracę nad obiektami historycznymi, nad obiektami z zakresu numizmatyki, militariów, archeologii, czyli takimi obiektami, które są sprawą trudną, nie do rozwikłania. I w momencie, kiedy dla tak zwanego już odpoczynku, pod koniec pracy, zajrzałam do tego albumu, nagle zobaczyłam kubeczek. Rozpoczęło się tak zwane wewnętrzne śledztwo. Poprosiłam panią dr Annę Nadolską o to, żeby odnalazła w zbiorach pozostałe obiekty, które państwo widzicie na fotografii, mianowicie tace, dzwonek i dzbanek. Pani Anna Nadolska oczywiście to wykonała. Poinformowała mnie, że pozostałe obiekty są w zbiorach. Oczywiście dokonałyśmy pomiaru obiektu, a potem rozpoczęła się żmudna praca sprawdzenia, czy zgadza nam się wzornictwo na tym obiekcie. Okazało się, że wszystko jest 1:1, a kubek stał w mieszkaniu prywatnym i też nie wiemy od jakiego czasu tam stał. Ale najważniejsze jest to, proszę państwa, że w momencie, kiedy to ustaliłam, zwróciłam się natychmiast do pani Wiolety Głowackiej, że no mamy taką i taką sprawę. Został kolejny nakaz wydany, który po prostu doprowadził do powrotu tego kubeczka, ze względu na to, że funkcjonariusze natychmiast go zatrzymali, natomiast w krótkim czasie później otrzymaliśmy postanowienie przekazujące nam je z powrotem do zbiorów. Kolejna sprawa to rzeźba Świętej Barbary. To jest również rzeźba, proszę państwa, która jest związana z historią tego budynku. Mianowicie przed remontem, kiedy jeszcze czwarte piętro, obecnie mieści się tam dział konserwacji, była wnęka. Ja tą wnękę pamiętam, kiedy byłam przyjmowana do muzeum, zresztą wszyscy pracownicy ją pamiętają, dlatego że tamtędy wiodła droga do biblioteki, z której no, większość osób korzysta, pracując nad zbiorami. Ta wnęka była wykonana wtórnie. Okazało się, że w toku śledztwa, po przesłuchaniu świadków, stała właśnie tam Święta Barbara. Święta Barbara jest to rzeźba, która była rzeźbą poklasztorową, która tutaj po prostu została i w momencie, kiedy ten budynek został tutaj przydzielony na funkcję muzealną i państwo boruccy w tamtym miejscu zamieszkali, bo trzeba pamiętać, że lub trzeba powiedzieć, że ostatnie piętro muzeum w tamtym okresie to było mieszkanie służbowe państwa boruckich, to w tamtej wnęce ta rzeźba stała aż do momentu, kiedy państwo boruccy tutaj to opuścili, no i przeprowadzili się po prostu do innego mieszkania. Przykrą sprawą również było odzyskanie tej pracy, która jest oznaczona stemplem Wojewódzkiej Rady Narodowej, tak? Ze względu na to, że to też są prace, które zostały tutaj opiniowane przez biegłych, przez specjalistów, bo bardzo państwa proszę, żebyście państwo pamiętali, że to nie są rzeczy, które klasyfikowali do zatrzymania muzealnicy, tak? To są wszystko rzeczy, które od nas wychodziły do biegłych i przez nich były klasyfikowane do powrotu do zbiorów muzealnych. Mianowicie w swoich zasobach mamy 156 prac różnych artystów oznaczone tymi samymi pieczęciami, jak państwo widzicie. Dlaczego? Dlatego, że od dawien dawna jest tak, że
poszczególne wydziały kultury, czy to wojewódzkie, czy to miejskie, co jakiś czas dają środki finansowe na zakup muzealiów. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie sami je wypracować. My je otrzymujemy od poszczególnych organów i z tych pieniążków są kupowane zbiory muzealne. Bardzo często zdarzało się tak w tamtym okresie, że w momencie, kiedy dany urząd zakupywał obiekty dla muzeum, oznakowywał je. Drugie podejrzenie było również takie, że obiekt mógł być w zasobach wojewódzkiego konserwatora ze względu na to, że dane wskazywały na to, że został znaleziony na terenie Spichrzy, tam się wtedy ten urząd mieścił. Okazało się, że no niestety nie należał do wojewódzkiego konserwatora, ponieważ po zwróceniu się do niego i z prośbą o przeszukanie zasobów i inwentarzy, no wszystkie zasoby i inwentarze zostały przeszukane i okazało się, że pod takim numerem w ogóle nie ma takiej pracy. W związku z czym praca została zwrócona do Muzeum Okręgowego i zasiliła nasze zbiory. Kolejna rzecz, to jest właśnie rzecz, gdzie Państwa prosiłam, żebyście Państwo zwrócili uwagę na obraz Jerzego Rubniewskiego, że ja do niego wrócę w momencie, kiedy mówiłam o roku 1941, kiedy do muzeum spływały obiekty zabezpieczone z dworów przez Niemców czy z mieszkań. To jest praca Jerzego Rubniewskiego, jak Państwo tu widzicie. Ona się różni troszeczkę na wysokości wymiarem. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ją znaleźli funkcjonariusze u pani Aurelii Boruckiej-Nowickiej, praca była bardzo silnie zrolowana. Do stopnia takiego, że nastąpiło pęknięcie kartonu, bo to jest na podłożu kartonowym. I to pęknięcie prawdopodobnie spowodowało, że u góry było widoczne świeże cięcie papieru, więc po prostu ktoś troszeczkę tą pracę przyciął, żeby ona nie była taka nierówna. Sprawa wygląda w ten sposób, że początkowo myśleliśmy, że jest to inna praca Rubniewskiego, którą też mamy w zbiorach, której, przepraszam, nie mamy w zbiorach, która jest poszukiwana, bo nosiła idealnie taki sam tytuł. Ale po sprawdzeniu dokumentacji zachowanej w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, i tutaj tak samo Państwu uświadamiam tą tytaniczną pracę, którą musieli wykonać pracownicy działu ewidencji obecnego, okazało się, że praca powinna już w 1941 roku być w naszych zbiorach. No niestety też do nas nie dotarła i pytanie jest takie. Jeżeli w 1941 roku do muzeum trafiły obiekty w ilości 500, to teraz, czy te wszystkie obiekty do nas trafiły? Nie wiemy tego. Na razie nie znaleźliśmy na to odpowiedzi. Być może jest to ścieżka, którą w najbliższym czasie prześledzimy, mianowicie dokonamy przejrzenia wszystkich obiektów dawnych, by sprawdzić, czy być może będą się pojawiały na listach niemieckich. No i proszę Państwa, dochodzimy do mebli Leona Wyczółkowskiego. Jak Państwo widzicie, zmieniło się obicie tych mebli, natomiast zostały przebadane przez biegłego, posiadają materiał źródłowy, tak jak powiedziałam Państwu. Materiałem źródłowym są wszelkiego rodzaju zdjęcia, wszelkiego rodzaju oznakowania i dokumenty. Tutaj akurat są i dokumenty, i zdjęcia. Nie będę Państwu czytała podpisów. Wskażę Państwu tylko jeszcze jedną rzecz, mianowicie jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, tak jak Państwa zapraszałam, podejść na wystawę jubileuszową na Mennice 8, to tutaj w tej części jest praca Józefa Pieniążka, jak Państwo widzicie, natomiast tutaj jest zdjęcie z dworu w Gościeradzu.
które właśnie odnalazła pani Monika Leśniak-Skocka w momencie, kiedy wykonywała pracę nad obiektami odzyskanymi, namalowanymi właśnie, czy tutaj właśnie akurat przez Pieniążka, czy przez Wyczółkowskiego, ale pochodzącymi właśnie z depozytu, tak, Franciszki Wyczółkowskiej. No i się nagle okazało, że to zdjęcie chyba bodajże z 1935 roku, tak? Tak mi się wydaje. 32? No to 32 rok. To zdjęcie po prostu pokazuje nam, że ta praca wisiała w dworze Franciszki na ścianie. I Franciszka dopiero się z nią rozstała w roku 39, przekazując ją nam w depozyt. Kolejne rzeczy udokumentowane, mianowicie szafa kredensowa oraz zegar konsolowy. I przy okazji zegara konsolowego opowiem Państwu jeszcze jedną historię, która jest związana nawet z pierścieniem rzymskim. Mianowicie przy okazji pierścienia rzymskiego widzieliście Państwo karteczkę z opisem. W zegarze znajdowała się podobna karteczka, jest troszeczkę większego formatu, mianowicie prawie że formatu takiego A5. Na którym została opisana dokładna historia tego zegara, w którym roku Wyczółkowski go nabył, w którym roku go przekazał swojemu przyjacielowi. No nie jest napisane, w którym roku trafił do mieszkania państwa Brudzkich, no ale przypuszczamy, że razem z innymi meblami z placu Weissenhofa. Sprawa polega na tym, że takie karteczki z takimi opisami i pieczęciami lakowymi znajdowaliśmy przy większości obiektów, które, tak jak mówię, do naszych zbiorów powracały i były udokumentowane. Kolejna rzecz, mianowicie skrzynia Skarbczyk. Jak Państwo widzicie, obok jest zdjęcie Feliks Jasiński, bardzo często przebywający w pracowni Leona Wyczółkowskiego i no macie Państwo zaznaczone, w którym miejscu ta skrzynia stała. Ona również została no, wyciągnięta z mieszkania prywatnego. Poszukujemy nadal fotelu bujanego. Ten fotel bujany był jeszcze widoczny w mieszkaniu, prawdopodobnie w roku 2017 czy 2018. Jedna z osób to potwierdziła, że ten fotel tam widziała, po czym ten fotel zniknął. Jak już sprawa się w 2019 roku rozpoczynała, no niestety nie udało się tego fotela odzyskać, natomiast rodzina nie chciała tak naprawdę ujawnić, co z tym fotelem zrobiła. Czy fotel po prostu był już zużyty i poszedł no, do wyrzucenia, czy gdzieś indziej został przeniesiony. Tu kolejny mebel, mianowicie stół, no i krzesła, które również były wymienione w dokumentach i były własnością państwa Wyczółkowskich. Tutaj proszę no, przeczytać samemu. Myślę, że tekst jest wyraźny i widoczny. Skąd pochodzi ten list? Mianowicie ten list został udostępniony z archiwum prywatnego. Mianowicie do pewnego, znaczy do zeszłego roku żył pan Tadeusz Telżanowski, który był zięciem Kazimierza Szulisławskiego. I Tadeusz Telżanowski w momencie, kiedy zwrócili się do niego funkcjonariusze o to, czy posiada jakieś pamiątki bądź materiały, które mogłyby nam pomóc no, w rozstrzyganiu tej trudnej dla nas sprawy, okazało się, że oczywiście posiada list, który Kazimierz Szulisławski napisał właśnie do dyrektora Czerskiego oraz napisał list oraz skierował go również do ministra kultury, bo będąc już troszeczkę no, zniesmaczony tą całą sytuacją, że te meble są w miejscu, w którym nie powinny być, no nie chciał, żeby ten jego list trafił tylko w jedno miejsce, ponieważ no, przypuszczam, że przestał ufać muzeum, jeżeli chodzi o opiekę nad zabytkami z tutaj przygotowanymi, czy namalowanymi, czy pochodzącymi z dóbr Wyczółkowskich.
Inżynier Kazimierz Szulisławski miał kontakt również z Julianem Fiutem. Wspominałam również, że Julian Fiut był siostrzeńcem Franciszki Wyczółkowskiej i właśnie po jej śmierci miał odziedziczyć całą galerię, która była na placu Weissenhofa, no oraz obiekty, które no, należały do Wyczółkowskich. Okazało się, i te listy są zachowane z kolei w naszych zbiorach, że w momencie, kiedy Szulisławski w roku bodajże 61 zapytał Juliana Fiuta, czy wie, co się wydarzyło i co się stało z obrazami, które wisiały na placu Weissenhofa, niestety Julian Fiut odpowiedział mu, że on nie ma pojęcia, co się z nimi stało. Natomiast w momencie, kiedy zbiory były zabierane z Gościeradza, on nie widział, aby były tam jakiekolwiek prace, które były na ścianach w mieszkaniu na placu Weissenhofa. Tutaj macie Państwo wskazane obiekty, te, które Państwu przed chwilą prezentowałam, które również można zobaczyć na wystawie Teraźniejszość czasu przyszłego. Właśnie w tej części, która dotyczy odzyskania obiektów w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Bydgoszczy. No i teraz nasze zakończenie, czyli modus operandi. Proszę Państwa, no niestety z przykrością, no starałam się tutaj to jako najłagodniej ująć, ale następowało na obiektach bardzo często usuwanie sygnatur i wszelkiego rodzaju inskrypcji. W naszym muzeum zachowało się wiele obiektów, które posiadają tak zwane oryginalne zaplecki. To są obiekty, zaplecki to jest tył obrazu, tył grafiki, który jest oznaczany stemplami, wszelkimi naklejkami, nalepkami. Jeśli obiekt gdzieś wędruje, jeśli ma zmianę numeracji, no niestety większość tych obiektów, które są tutaj obiektami odzyskanymi jako straty wojenne, potraciło te oryginalne zaplecki. No ale nie można tego przypisywać od razu, że tak powiem, czynom zbrodniczym, ze względu na to, że no, zdarza się przeprawiać obrazy i te zaplecki mogą poginąć, ale no, nie już ścieranie sygnatur. Ta praca, którą Państwu wskazywałam, ten jaśniejszy punkt, to jest właśnie praca, która ma wymazaną sygnaturę Leona Wyczółkowskiego. I to wszystko zostało określone w opinii biegłego. Są prace malarskie, które pozostały u nas nadal w depozycie, złożone przez prokuraturę, gdzie nadal się nad nimi pochylamy i próbujemy dojść, kto mógł być autorem tej pracy, ze względu na to, że proceder był podobnie wykonany. Zachowały się tylko fragmenty, widać, że tam była ta sygnatura, no ale zostało to potraktowane na tyle mocno środkiem. Pamiętajmy, że Kazimierz Borucki zajmował się tutaj u nas też konserwacją obiektów. Zostało to na tyle, powiedzmy, trwale usunięte, że no nie idzie na dzień dzisiejszy rozpoznać, kto mógł być właściwym autorem pracy. Drugi proceder to podpisywanie niektórych prac swoim nazwiskiem. Jeżeli praca była wykonana na przykład w tuszu bądź w ołówku, nie miała sygnatury, niezależnie czy to była praca Wyczółkowskiego czy innego artysty, również na niej pojawiało się nazwisko Kazimierza Boruckiego. Nie pokazałam tutaj tej pracy, bo już po prostu nie miałam czasu na przygotowanie jej, ale mamy jedną pracę, która została nawet delikatnie przedłużona i podpisana Kazimierz Borucki, gdzie mamy wizerunek, że autorem tej pracy powinien być ktoś inny. Następnie przemalowania trwale niszczące obiekty. Tak jak powiedziałam, wykonywane były zabiegi konserwatorskie. Jednym z takich zabiegów jest między innymi dublowanie obrazów. Jeżeli zostanie to wykonane z dużą ilością środków do wykonania tego procederu, następuje zniszczenie wszystkich możliwych znaków identyfikacyjnych. Staje się to niemożliwe do rozczytania.
Jeśli obraz znajduje się w słabej kondycji, zostanie zdublowany, to jego zdjęcie z tego dublarza może po prostu grozić zniszczeniem oryginalnej pracy, w związku z czym nikt się nie podejmie zdjęcia z dublażu pracy po prostu, która już jest wpisana na stan zbiorów muzeum z jednego prostego względu. Nikt nie chce mieć do czynienia z organami ścigania i z ministerstwem, które jest no, wysoce konsekwentne, jeżeli dochodzi do zniszczenia obiektu muzealnego. Usuwanie i ukrywanie dokumentów to jest tak zwany chaos informacyjny. Ja za chwilę jeszcze o nim będę opowiadała, bo będę Państwu wskazywała pewne takie punkty, do których musieliśmy dojść w toku postępowania, żeby móc przez nie przebrnąć. No i niestety wprowadzanie tych obiektów przywłaszczonych na rynek antykwaryczny celem sprzedaży. W trakcie postępowania została zabezpieczona w mieszkaniu pani Aureli Borucki-Nowickiej teczka, w której znajdowały się umowy ze sprzedaży różnych obiektów. Dla muzealników jest to bardzo zrozumiałe, że jeżeli dwa pokolenia pracują w muzeum, to te dwa pokolenia mają kontakt z artystami i te osoby mają prawo posiadać różne obiekty, bo są z tymi artystami po prostu za pan brat, są zaprzyjaźnieni i otrzymują te obiekty od nich, ale nie w momencie, kiedy obiekty stanowią stratę wojenną muzeum bądź są obiektami noszącymi znaki własnościowe, a tego typu obiekty z pieczątkami muzealnymi, z pieczątkami Stadt Bromberg Muzeum były wystawiane na rynek antykwaryczny i były sprzedawane. Do dnia dzisiejszego niestety, proszę Państwa, śledząc aukcje, przynajmniej staramy się śledzić je na bieżąco, tego typu obiekty no, są widoczne na aukcjach i nawet nie jesteśmy w stanie po prostu nieraz na to szybko zareagować. Wprowadzanie obiektów, to już mówiłam, obdarowywanie obiektami przywłaszczonymi członków rodziny i bliskich znajomych. Tak jak Państwu już w toku tutaj opowiadałam, praca ukrzyżowana miała oznaczenia o przekazaniu jej darowiźnie wnuczce. No niestety w toku zatrzymaliśmy więcej takich prac, które były oznaczone stemplami, pieczęciami rodowymi i one nadal leżą u nas w magazynie i czekają na weryfikację, ponieważ albo posiadają tak mocno zniszczone i oznaczone tyły, albo mają usunięte sygnatury. Myślę, że tak jak już powiedziałam wcześniej, w domach bydgoszczan mogłoby się znaleźć jeszcze troszeczkę takich obiektów, które mogły w ten sposób tam się znaleźć. Stosowanie w dokumentach własnej symboliki i kolorów. I to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy punkt, dlatego że pokazywałam Państwu listy wywozowe, kiedy mówiłam o stratach wojennych. Doszło do tego, że w momencie, kiedy nastąpiła zwózka, zastosował najprawdopodobniej Kazimierz Borucki swoją własną symbolikę, no wskazującą mu na to, które z prac przywłaszczył, bądź które z prac no nie wróciły do muzeum. Dlaczego tak pomyśleliśmy? Dlatego, że tak jak Państwu mówiłam, przerzuciliśmy tonę dokumentów. Obejrzeliśmy wszystkie znaki, które były w tych dokumentach stosowane i używane, wszystkie kolory, krytki, ze względu na to, że tam praktycznie pojawiały się trzy kolory, czerwony, niebieski i zielony. I było z tego jasno widać, że na przykład depozyt Franciszki Wyczółkowskiej, kiedy były odhaczane obiekty z listy, te, które wracają do muzeum, pozostawał bez żadnych znaczników. A w inwentarzu pojawił się zapis spalone. Więc w momencie, kiedy odkryliśmy, że nie ma protokołu zabezpieczenia obiektów w Dębowie, nie ma protokołu zabezpieczenia w Trzcińcu, oba dwory są uznane za spalone, natomiast cały depozyt był tam dyslokowany, uznaliśmy, że no niestety to nie może być zbieg okoliczności, tylko konkretne działanie, które prowadziło do oznaczenia sobie, które z tych obiektów wracają na stan muzeum, a które, na stan muzeum, a które nie. Niestety podobna sytuacja trafiła się z pracami Waltera Leistikowa.
Wspomniany dyrektor Kotte był wielbicielem tego artysty i nawet w okresie wojny zbiory tego artysty były gromadzone przez nasze muzeum. W materiale zabezpieczonym przez funkcjonariuszy znalazł się list, który napisał Kazimierz Borucki do Kottego, przebywającego już w Niemczech. To jest list z roku 1948, czyli jak Państwo widzicie, już daleko po zakończeniu działań wojennych, daleko już po zwiezieniu całego materiału do Bydgoszczy. Nie było inwentarza muzealnego, bo ponieważ uznano, że został zniszczony, no to na dzień dzisiejszy, jeśli my go nie posiadamy, no to uznajemy, że również nie posiadał go Kazimierz Borucki. A jeśli posiadał, to co się z tym inwentarzem stało, że nie przetrwał do naszych czasów, kiedy zawierucha wojenna się skończyła? Problem zaczął się wtedy, kiedy zaczęliśmy dokument analizować i nagle się okazało, że w tym dokumencie są podane materiały, techniki, wymiary poszczególnych prac, które są w stratach wojennych. Początkowo niestety no myśleliśmy, że to są materiały pochodzące z notatek Kazimierza Borockiego, ale w późniejszym momencie, kiedy poznawaliśmy już technikę właśnie tej symboliki, systemu karteczkowego, oznaczania kolorami, zmieniania tych wszystkich zaplecków, przycinania prac, uznaliśmy, że no chyba jednak nie, chyba jednak te prace też były gdzieś dostępne na rynku antykwarycznym i po prostu w tej chwili już dla nas nie są. No i ostatnia rzecz, która z tego wszystkiego wypływa, tak jak Państwu na początku wspomniałam, no to jest ten najbardziej przykry moment, tak? To są osoby, które są związane z naszą placówką przez cały okres jej istnienia. No i to wszystko powoduje, że w tym momencie już stwierdziliśmy, że no niestety, ale pan Kazimierz Borucki, jak i jego córka, no zbudowali tak zwany fałszywy wizerunek, no pokazując nam, że no są osobami, które dbają o te obiekty i tutaj nikt nie ujmuje tym państwu ich roli, dlatego że chciałabym, żebyście państwo też pamiętali o tym, że to były trudne czasy, tak? Tam w muzeum pracowało po dwie, po kilka osób. Kto miał przewieźć te zbiory? No, muzealnicy musieli je przewieźć, więc no, pan Kazimierz Borucki no, musiał w tym wszystkim uczestniczyć. I byłoby wszystko dobrze, gdyby po prostu to wszystko, co wracało do muzeum, to, co miało wrócić do muzeum, do tego muzeum by wróciło. Skutkiem tego całego działania Kazimierza Borockiego było wywołanie chaosu informacyjnego. Proszę mi wierzyć, w momencie, kiedy pracowaliśmy, kiedy przygotowywaliśmy odpowiedzi tutaj dla prokuratury, no to były takie momenty zwątpienia i były takie momenty, że mieliśmy już po prostu sprawy serdecznie dosyć. No bo dla nikogo nie jest przyjemne patrzeć na tego typu działania, kiedy jest się również muzealnikiem. Ale te działania, właśnie chociażby te działania związane z usuwaniem czy ukrywaniem niektórych dokumentów, spowodowały, że no nie jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie stworzyć pełnej listy obiektów, które muzeum posiadało, bo jest zbyt dużo niewiadomych i nie jesteśmy w stanie stworzyć zarazem pełnej listy strat wojennych. Proszę zwrócić uwagę, już Państwu na to zwracałam, właśnie na wizerunek kwiaciarki. Przez długi, długi czas kwiaciarka była poszukiwana na podstawie zdjęcia prasowego. Ono jest niewyraźne, ono jest, no, współczesnym językiem byśmy powiedzieli, pikseloza. I na dole Państwo macie pracę Wojciecha Weissa, który no, był poszukiwany na podstawie takiego wizerunku, który jest znacznie bardziej wyraźny,
To jest wizerunek też właśnie ustalony przez, oba wizerunki są ustalone przez panią Annę Kaszubowską w ramach tego projektu, o którym państwu wspominałam, który pozyskała dofinansowanie w 2016 roku. I proszę teraz spojrzeć, jakie było nasze zaskoczenie, kiedy uczestnicząc właśnie w tak zwanym przeszukaniu uzupełniającym, nagle odkryliśmy, że w mieszkaniu prywatnym pośród wielu jednakowych zdjęć sceny z balkonu, którą posiadamy w zbiorach, odkrywamy jeden jedyny wizerunek kolorowej kwieciarki. Ten wizerunek został poddany analizie, jeśli chodzi o kolorystykę i barwę, ponieważ zdarzało się, że w okresie II wojny światowej były wykonywane zdjęcia barwne, ale w wyniku analizy okazało się, że to zdjęcie zostało wykonane w okresie późniejszym ze względu na nasycenie koloru chociażby tej chusty, którą państwo widzicie. Ona jest bardzo wyraźna. Tutaj może też to zdjęcie nie oddaje tak w pełni kolorów, ale w oryginale zdjęcie oddaje naprawdę wzór, który jest widoczny na tej chuście. To wszystko spowodowało, że po przebadaniu tego wizerunku już wiedzieliśmy, że ten obraz może gdzieś wypłynąć na rynku antykwarycznym, a jest po prostu piękny i poszukiwany. Dla przykładu zamieściłam państwu tak zwaną koloryzację wtórną, która jest wykonana tutaj właśnie przez panią Monikę Leśniak-Skocką i została wykonana na podstawie opisu, który został ustalony w materiale źródłowym. Prawdopodobnie w materiale, który tutaj pani Anna Kaszubowska dokonała złożenia z kilku źródeł, na podstawie tej kolorystyki, tej barwy pani Monika swego czasu dla jednej ze spadkobierczyń praktycznie, tak, wykonała jakby taką koloryzację. No i jak państwo widzicie, no nie jest ona taka piękna i dokładna, z całym, że tak powiem, szacunkiem dla koleżanki i piękności. Jak państwo widzicie, nie ma tego załamania barwy kolorystycznej, która była na tak zwanej chuście kwieciarki. No i nasza praca. Proszę zobaczyć. No, pozwoliłam sobie na zamieszczenie kilku takich zdjęć, jak wojowaliśmy w magazynie z funkcjonariuszami. Tutaj, proszę bardzo, widzicie państwo pół zespołu pochylnego. Pracownicy muzeum, funkcjonariusze. Niektórzy jeszcze czynni, niektórzy już na emeryturach, w związku z czym no, nie wszystkie twarze możemy pokazać. Tutaj, proszę państwa, jest proces, kiedy nasz konserwator sprawdza obiekty pod lampą ultrafioletową, żeby zobaczyć no, jakąś chociażby wstępnie, bo proszę mieć świadomość, że te czynności, które tutaj państwo widzicie, to jest właśnie ta tak zwana czynność wstępna, kiedy my przygotowywaliśmy obiekty do zapakowania, tak jak państwu mówiłam, przez funkcjonariuszy do tych szczelnych opakowań, po to by były wysłane do dalszego opiniowania. I tutaj, proszę państwa, no taka rozweselona scena. No ale to jest kwestia tego, że tak jak państwu mówiłam, ten obiekt był bardzo mocno zrolowany, więc sami państwo widzicie, że no niestety tutaj koleżanki muszą wspomóc. Ja brzydko mówiąc stoję z rękoma opartymi na biodrach i nadzoruję, jak oni mierzą tę pracę. No, no ale generalnie właśnie chodzi o to, że musieliśmy wykonać szereg tych czynności, zanim te wszystkie prace od nas wyjechały do ponownej weryfikacji. I teraz takie króciutkie podsumowanie tej całości. Tak jak państwu powiedziałam, pierwszy transport muzealiów w wielkości około 500 pozycji spisowych dotarł do nas 27 czerwca 2019 roku. Postępowanie zakończono 27 grudnia 2021 roku i proszę państwa, ono ma 78 stron.
umorzenie całej tej sprawy, ponieważ są tam wymienione te wszystkie obiekty, te wszystkie klauzule prawne oraz opisy całego toku postępowania, łącznie z odniesieniem się do wszystkich opinii biegłych, które do tego spłynęły. Przy sprawie pracowała, tak jak Państwu powiedziałam, niezliczona liczba osób. Próbowałam policzyć te osoby. No, wychodziła mi grupa osób rzędem 30-40 osób. Wykonaliśmy naprawdę tysiące zdjęć, bo tak jak Państwu powiedziałam, tutaj współpracowaliśmy z komendą na bieżąco i każdy obiekt był fotografowany zarówno przez techników z Wydziału Kryminalnego, jak i przez nas. Dlaczego? Dlatego, że miałam doświadczenie już w takich sprawach i wiedziałam, że jeżeli nie wykonam sobie dokumentacji fotograficznej, nie dokonam spisu takich obiektów, to nie będę potrafiła prokuraturze odpowiedzieć na zadane pytania, bo na pewno te pytania się pojawią w toku sprawy. No i oczywiście miałam rację. Pani prokurator w pewnym momencie powiedziała, że moje odpowiedzi mają być krótsze, bo ona nie ma siły już po prostu na czytanie ich. Kiedy zadawała mi pytania, do których miałam się odnieść. Zespół biegłych, proszę Państwa, to są osoby, które są znawcami swojego tematu, tak? Osoby z zakresu historii sztuki, z zakresu archeologii, rzemiosła. To są wszystko osoby, które wykonują swój zawód na bieżąco, bardzo często na co dzień jako konserwatorzy bądź pracownicy w innych instytucjach zajmujących się kulturą. Czy też osoby, które, tak jak Państwu wspominałam, przy obiektach archeologicznych pracują na co dzień w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, tak? Przecież to jest agenda rządowa, która potwierdzała nam autentyczność tych obiektów, także one wszystkie tam były przekazywane łącznie z materiałem źródłowym. Tak jak Państwu powiedziałam, do muzeum powróciło około 200 pozycji spisowych. 200 pozycji spisowych to podział, można powiedzieć, na około 150 dokumentów, fotografii, archiwaliów, książek, meble, które Państwo widzieliście, obrazy, grafiki, rzemiosło artystyczne, archeologia i to daje nam, powiedzmy, licznik około 200 obiektów. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że część z tych obiektów dalej jest w naszym depozycie, część z tych 500 obiektów dalej jest w naszym depozycie i dalej trwają nad nimi prace, ze względu na to, że prokuratura też by chciała podjąć jakąś decyzję, sąd by chciał podjąć jakąś decyzję, co z tymi obiektami zrobić. Na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że mamy dwa obiekty, które są oznaczone być może własnością Muzeum Warszawskiego, nie wiemy jeszcze którego, ale tą sprawą zajmuje się Muzeum Narodowe i można powiedzieć, że ujawniono szereg obiektów, które, tak jak Państwo widzieliście, były własnością innych instytucji, tak? Chociażby katedry we Wrocławku, czy tutaj Uniwersytetu, Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego. Proszę Państwa, chciałabym powoli już na tym zakończyć mój wykład, ale chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, że zespół do badania strat wojennych nadal działa. Jest wspomagany przez pracowników muzeum i to jest dla nas najważniejsza rzecz. To jest rzecz, która wypływa z całej tej sprawy, że po prostu musimy ze sobą współpracować. Niestety okazało się, że w momencie, kiedy przybył do nas jeden z nowych pracowników, to jest pan dr Krzysztof Jarzęcki, po przeanalizowaniu księgi wpływu muzealiów, okazało się, że muzeum wykupiło w momencie, kiedy pani Aurelia sprawowała swoją kadencję jako dyrektor, złotą monetę, która w obecnym czasie po przebadaniu okazała się stratą wojenną naszej instytucji, ponieważ dopiero rozpoczynamy badania
nad stratami wojennymi w zakresie numizmatyki. Więc to było dla nas bardzo przykre doświadczenie i to jest w ogóle nowa sprawa, więc pani prokurator jeszcze nawet dobrze o tym nie słyszała, więc będziemy musieli ją o tym poinformować, że no taki nieprzyjemny akcent nam się pojawił. Ale chciałabym właśnie Państwu pokazać, że nie ma się czego wstydzić, tak? Bo to jest praca zespołu, pracownicy, bo widzę po sali, że też pracownicy, którzy pracują i współpracują, również i koordynatorom, czyli pani prokurator Wylecie Głowackiej oraz panu Arturowi i wszystkim osobom, które współpracowały, chciałabym serdecznie podziękować za ich działania. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, to zachęcam Państwa do odwiedzenia wystawy, tak jak pani dyrektor proponowała. No i przede wszystkim bardzo dziękujemy za ogrom informacji, jakie dzisiaj tutaj usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję.